księżna muzyka, pieśń świętą, dziewiczą, poezją pokłonną i hymnem człowieczeństwa Bożym Magnificat. Otóż Baweru symbol duszy słowiańskiej kształtu, nad kondygnacją kaplic Zygmuntów renesansem z cegieł się żebrowania w gotyckich okien światła pną, ku rozetą pował, co naw zakuły pancerz. I zgoda jest dziwna w tym Wawelu i duszy słowiańskiej, jak jednych rąk melodia, jak symfoniczny prelud. Gdzież to? Wieczny Chrystus z wierszy Andrzeja Jawienia. Wąską, stalistą ścieżką zbiega z wzgórz wadowickich i w stawie chrzest przyjmuje i wie, że droga zbawienia wiedzie wśród wierzb wyniosłych i wśród kapliczek beskidzkich. Dwudziestowieczny Chrystus z wierszy Andrzeja Jawienia widzi królewski Wawel zgarbiony pod haken krojcem. Trwa proces unicestwienia człowieka, a z nim Boga. Syn musi umrzeć wraz z Ojcem. Dwudziestowieczny Chrystus z wierszy Andrzeja Jawienia w kamieniolomach dźwiga młotem rozbity dekalog, nocami w nokturn składa każdą minutę milczenia. Monolog krzykiem bywa, a szept to zawsze dialog. Dwudziestowieczny Chrystus z wierszy Andrzeja Jawienia mistyczny rytm wykuwa, ukryty w aktach strzelistych. Słowo ciałem się stało, mowę w modlitwę przemienia. Teatr, ofiarny teatr aktora w Ewangelię. Dwudziestowieczny Chrystus z wierszy Andrzeja Jawienia układa nieustannie psalm czasu apokalipsy. To Te Deum Laudamus. W porannych słońca promieniach pozwól nam obmyć wolność z rozpaczy i nienawiści. Dwudziestowieczny Chrystus z wierszy Andrzeja Jawienia pomaga w Niegowici Łazarzom i Magdalenom. W kościele u Floriana uczy rachunku sumienia młodych, dla których wartość zbyt często jest tylko ceną. Dwudziestowieczny Chrystus z wierszy Andrzeja Jawienia śmiesznym kajakiem płynie, w stodole śpi albo stogu, wspina się coraz wyżej nad strony grań przeznaczenia. Bezimiennie pisze wiersze o Bogu ukrytym. I oto stoją w kościele ramy po świętej ikonie z dwukrotnie ciętym obliczem Madonny. I kwiatów dywan się ściele, i tłum już gniewem nabrzmiewa ogromny. Ta pusta rama to rana zadana w serce polskości. Ta pusta rama to znak zniewolenia narodu.
Wolność od Boga pochodzi. To symbol boskiej miłości. Tymczasem Madonna jest więźniem sumienia. Trzeba uwolnić królową, wykraść z celi. Nie, naród nie byłby sobą, gdyby słuchał władzy, której wrogiem ma być Matka Boża. 6 długich lat za kratami była Madonna zamknięta. Lecz naród wykradł królową własnymi rękami. Jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Cofnęli się funkcjonariusze. Dwaj dostojnicy kościoła radosne łzy w oczach mają. Kolejny cud Matka Boża sprawiła. Wciąż więcej ludzi dokoła i coraz głośniej śpiewają, jakby tu cała się Polska modliła. Jakby ten fakt zapowiadał, że czasu zmieni się strefa i w nową przyszłość z Maryją wejdziemy. Starszy młodszemu powiada: wiele przeżyliśmy, Karol. Już dobrze, Stefan, chodź, dalej idziemy. I poszli z ideą ślubu narodu polskiego, który zaufał Maryi i Bogu. Jednego herb solideo, a totus tuus drugiego. I doszedł Karol do wrót Watykanu. Annuntio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Mamy papieża. Te słowa rozbrzmiewają zawsze na placu świętego Piotra, gdy konklawe dokona wyboru nowego papieża na stolicę Piotrową. 16 października 1978 roku zabrzmiały one dla nas, Polaków. Zabrzmiały szczególnie radośnie, bowiem papieżem został kardynał z dalekiego kraju, z Polski, z Krakowa. Pierwszy od 455 lat. Papieżem został człowiek z innego kraju niż Włochy. W Polsce, w kraju, w którym władzę sprawowali komuniści, zapanowała euforia, bo naród poczuł się wolny. Zdawaliśmy sobie sprawę, iż zdarzyła nam się rzecz wielka. Wszyscy oczekiwaliśmy przełomu. Było to swoiste arcanum Dei Mysterium, niezbadana tajemnica Boża. Na konklawę w kaplicy Sykstyńskiej szedł z procesją powoli, pobału. Najpierw spojrzał na sąd ostateczny, potem ukląkł i znów przymknął oczy. Arcydzieło Michała Anioła blask otaczał mistyczny, proroczy. Ucałował matczyny medalik z częstochowską cudowną Madonną. Uroczystą powtarzał przysięgę, gdy ku urnie szedł z ręką wzniesioną. Przywołuje na świadka Chrystusa. On najlepiej osądzić mnie może. Mój głos jest oddany na tego, kto powinien od dziś z woli Bożej być nazwany następcą Piotrowym. Przed ołtarzem pokornie się skłonił i na miejsce z uśmiechem powrócił. Modlił się, twarz rękami zasłonił. Skrutatorzy w nabożnym skupieniu każdy głos głośno odczytywali.
przekuwali na słowo religio i kolejno na nić nańzali. I tak powstał różaniec tajemnic, które będą na popiół spalone, gdy wybierze konklawę papieża. Zaczął szeptać: pod twoją obronę uciekamy się, bo wśród fresków się wciąż powtarzały słowa dwa: kardinalis Wojtyła. I zrozumiał, że białą sukienkę matka w niebie z Madonną uszyła. Czy przyjmujesz decyzję konklawy? Wybór twój na zwierzchnika kościoła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, to Chrystus mnie woła. Znowu spojrzał na sąd ostateczny. Z blaskiem mrok mieszał się w cienia smugi. Tu es Petrus. Masz klucze królestwa. Jakie imię twe? Jan Paweł II. Szczególne znaczenie miała pierwsza pielgrzymka do Polski w czerwcu 1979 roku. 32 lata temu. Pamiętamy. Na ówczesnym Placu Zwycięstwa, dziś Plac Piłsudskiego, padły znamienne słowa. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. A potem było spotkanie na krakowskich Błoniach 10 czerwca 1979 roku. To było 32 lata temu, a nam się wydaje, że chwila ta trwa nadal. Wciąż brzmią nam w ustach słowa: bądźcie mocni tą mocą, jaką daje wiara. I prosił nas, byśmy potrafili przenieść ku przeszłości całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska. Nie lękajcie się, mówił. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, Jego zbawczej mocy. Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się. Wołał do wszystkich i do każdego. Z tym przesłaniem wyruszył w świat. Odbył 104 pielgrzymki, przebył ponad 1 000 000 kilometrów, odwiedził 129 krajów, spotkał dziesiątki milionów ludzi. Bo naród, który zabija swe dzieci, jest narodem bez przyszłości. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
proszę was o to, przez pamięć i przez potężne stawiennictwo Boga Rodzicy z Jasnej Góry i z wszystkich jej sanktuariów na ziemi polskiej. Rozmawiamy z panią kierowniczką klubu Domu Kultury w Wróblowicach. Prosimy opowiedzieć o działalności Domu Kultury w Wróblowicach. Jestem taka wyrwana w tym momencie, po tak pięknym wieczorze o Janie Pawle II. Tutaj siedząca Alicja Kondraciuk tak pięknie przedstawiła nam tego wspaniałego naszego przyjaciela, że w tym momencie jeszcze pod wrażeniem. Ale cóż, Dom Kultury, Osiedlowy Klub Kultury we Wróblowicach jest takim miejscem, gdzie spotyka się wiele ludzi z różnych środowisk, ludzi w różnym wieku. Mamy mnóstwo propozycji dla tych osób, zarówno dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych. Mamy bardzo dużo zajęć, zarówno tanecznych, wokalnych, teatralnych. Mamy gimnastyki dla pań, dla młodzieży. Mamy zajęcia plastyczne. Wszystko to, co robimy, można zobaczyć na stronie internetowej, bo chyba nie sposób, żebym dzisiaj o tym wszystkim opowiedziała, bo tego jest bardzo dużo. Ale podoba mi się, Jadziu, bardzo, że nacisk kładziecie na rozwój kultury, to zarówno dla tych dzieci małych, przez te wszystkie przeglądy teatralne, szkolne, prawda? Tak. Jak też dla tych osób dorosłych, gdzie wieczory, prawda, poetyckie, robicie spotkania. Tak. Wiem, że to idzie bardzo... Dużo koncertów muzycznych, tak. I dużo różnych wieczorów. Jesteśmy bardzo otwarci, mamy wspaniałą, otwartą pracownię artystyczną dla dorosłych, gdzie malujemy i właśnie w dniu dzisiejszym nawet można zobaczyć jedną z kolejnych wystaw, bo co 4, co 5 tygodni zmieniamy te wystawy. A tu macie instruktorów, prawda, którzy to prowadzą, którzy się zajmują poszczególnymi oczywiście dziedzinami. Dokładnie, tak jest. Mamy instruktorów, wspaniałych ludzi. I tak jak powiedziałam, właśnie wszystko, co tutaj się dzieje, tworzą ludzie przede wszystkim. Ludzie, którzy chętnie tu przychodzą, zawsze mówią, że jest tutaj taka ciepła atmosfera, miła. I właśnie myślę, że o to właśnie chodzi. A jak długo już prowadzisz ten dom kultury? 22 lata. 22 lata. Staż jest długi. Staż jest długi. No mówią, że jesteś jedną z najlepszych dyrektorów
Kierowników klubu. Moją panią dyrektor jest pani dyrektor Marta Poruska. Tylko w Domu Kultury w Podłużu. Ja jestem kierownikiem. Prowadzę jedną z placówek Domu Kultury Podłużu. Ale ta placówka działa prężnie, to wszyscy wiemy. No miło, że tak mówisz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.